Gry są nierozłącznie związane z naszą cywilizacją. Pierwsze gry planszowe, odnalezione przez archeologów, pochodziły ze starożytnej Mezopotamii. W Egipcie odnajdowano pozostałości po prymitywnych grach na skrobanych na pomnikach, co mogłoby sugerować, że grali w nie znużeni strażnicy. Od czasów starożytnych grano także w kości. Rzymski cesarz Klaudiusz napisał nawet podręcznik dla graczy. A po partiach gier rozgrywanych przez królów zmieniały się losy cywilizacji. I dzisiejszy podcast Ecommon, już 24 odcinek naszego podcastu, rozpoczynamy od cytatu z książki. Pawła, tkaczyka, grywalizacja, bo dzisiaj, właśnie o grywalizacji nagraliśmy dla Was ten specjalny odcinek. Dlaczego specjalny? Bo w dzisiejszym odcinku pełnym case studies będziemy opowiadali o tym, w jaki sposób w naszych dotychczasowych działaniach eventowych, marketingowych, skierowanych do klientów B2B i B2C wykorzystaliśmy dosyć skutecznie właśnie element grywalizacji. Miłego mm. słuchania! To, co teraz słyszysz, to podcast Ecomon. Marketing, event, e-commerce. Cześć! To Kamila Haftkiewicz i Damian Haftkiewicz, którzy dzielą się z Tobą swoim praktycznym, 14-letnim doświadczeniem w realizowaniu projektów eventowych i marketingowych oraz zdobytą w boju wiedzą związaną z prowadzeniem od blisko czterech lat własnego e-commerce. Zero nawijania makaron na uszy? 100% mięsa. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, czym się zajmujemy, to wejdź na stereomatic.pl Miłego słuchania! Dzień dobry. Dzień dobry. No, ja we wstępie już powiedziałem, że to 24 odcinek, bo Kamila nie pamiętałaś, że to tam mówiłaś, że 40 któryś aż tyle to jeszcze nie. <laughs> to był taki żarcik. Tak, witamy was, Damian Haftkiewicz i Kamila Haftkiewicz. Dokładnie. Witamy Was. W dzisiejszym odcinku, tak jak usłyszeliście we wstępie, będziemy mówili o praktycznym wykorzystywaniu grywalizacji w różnego rodzaju działaniach marketingowych. W eventach, w działaniach B2B, B2C skierowanych do różnych grup klientów. Będzie dużo case studies związanych ze sprzedażą, z marketingiem, z employer brandingiem itd. itd. Ale zanim przejdziemy do tego i opowiemy Wam, do kogo ten odcinek jest skierowany, to to poprosimy Was o zasubskrybowanie naszego podcastu. Kliknijcie subskrybuj tam, gdzie go słuchacie, na Spotify, na YouTubie, gdziekolwiek, a dzięki temu będziecie dostawać na bieżąco powiadomienia o kolejnych odcinkach i nic Wam nie umknie. Dokładnie. Albo możecie się zapisać też do podcastu na naszym newsletterze i wówczas będziecie otrzymywali na bieżąco powiadomienia o kolejnych nowych odcinkach podcastu. No to klikamy teraz dżingielek i wracamy do Was za chwilę. My bardzo lubimy podcasty, w których jakby inspiracje znajdujemy w rozmowach z naszymi klientami i kontrahentami. Tutaj chcielibyśmy pozdrowić Elizę i mojego imiennika Damiana, którzy nas zainspirowali do nagrania tego odcinka. A Kamilo, cóż takiego się wydarzyło podczas spotkania z nimi, że pomyśleliśmy sobie, o, to może być dobry temat na podcast? Z Elizą i Damianem jesteśmy w trakcie... Opracowywania koncepcji na event dla pracowników ich firmy. I e, bardzo, bardzo, bardzo mocno podkreślali podczas już pierwszego spotkania, że zależy im na zaangażowaniu, na tym, żeby pracownicy, których jest dosyć sporo, którzy pojawią się na tym eventie, pojawią się też ze swoimi rodzinami, żeby oni tam poczuli się w to zaangażowani, poczuli się częścią tego, co się dzieje, a nie tylko tak sobie przyszli, coś tam porobili i uciekli. Ale też powiedzieli, że bardzo ważne dla nich jest to, aby w trakcie tego wydarzenia ci pracownicy coś dostali, wygrali, otrzymali i padło nawet takie sformułowanie, to może zróbmy co? Może jakąś loterię, może jakieś losowanko. My to powiedzieliśmy loteria to może niekoniecznie, bo tam izba celna od razu i tak dalej, a to powiedzieli to może taką zakamuflowaną loterię, a my powiedzieliśmy: Nie, 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 może zamiast loterii zróbmy elementy związane z. Grywalizacją. Z czym zapytali? No i właśnie. I, I my później pociągnęliśmy temat i podaliśmy im trochę różnych przykładów, które również usłyszycie dzisiaj, powiedzieli, "A, to może być dobry pomysł, może pójdźmy w tym właśnie kierunku. Natomiast co istotne, nawet nie będąc obeznanymi z tą ideą grywalizacji, gdzieś intuicyjnie pod skórą czuli, że żeby. Naprawdę ich goście, ich pracownicy wynieśli coś z tego eventu i czuli się usatysfakcjonowani udziałem w nim, to w jakiś sposób trzeba ich w to zaangażować i dać im możliwość wykazania się i mówiąc wynieść, nie mamy na myśli, żeby wynieść, nie wiem, stół, stół. krzesło, nie, nie, wręcz przeciwnie, żeby wynieść coś wartościowego dla siebie, chociaż dla niektórych stół czy krzesło może być wartościowe, ale to nie o tym będziemy rozmawiać. Zwłaszcza tak. no, takie używane na imprezach plenerowych. Może niekoniecznie. Słuchajcie, dla kogo może być ten odcinek interesujący? My sobie tutaj stworzyliśmy takie persony odbiorców tego podcastu i jest ich bardzo dużo, bo w zależności od tego, z jakim problemem się mierzysz, z jakim wyzwaniem się Mierzysz. Może to być na przykład podcast interesujący dla osób, które ogólnie zajmują się marketingiem, dlatego że znajdziecie tutaj sporo inspiracji do tego, aby zaangażować waszych klientów, waszych kontrahentów, czy też B2B, czy też B2C do tego, aby się bardziej zaangażowali w relacje z waszą marką, właśnie, że tak się wyrażę, z zastosowaniem grywalizacji. Dla kogo jeszcze jest ten odcinek podcastu? Dla dyrektorów handlowych, dyrektorów sprzedaży, którzy w tego typu działania mogą zaangażować swoich klientów i swoich handlowców. Mogą też wykorzystać to jako narzędzie do tego, żeby klienci i handlowcy zaczęli współpracować ze sobą na zupełnie innej płaszczyźnie. Z Elementami grywalizacji. Z elementami właśnie, grywalizacji. Tak. To jest właśnie, to jest bardzo ważne. Słuchajcie, również ten odcinek może być interesujący dla właścicieli film B2C, dlatego że również pojawią się tutaj inspiracje do wykorzystania e, grywalizacji e, na przykład przy prowadzeniu e-commerce. To może być dla Was ciekawe, dlatego że my taki case z własnego podwórka czy z własnego. E-commerce. Własnego e-commerce. E tak, Nie nazywajmy tego podwórkiem. Po prostu, tak, chociaż jest to też jakieś tam nasze podwórko, tak? Opowiemy Wam o tym właśnie, jakie elementy grywalizacji, bardzo skutecznej zresztą, my, której konkurencja myślę, że bardzo nam zazdrości, wiemy o tym, bo mamy taką unikatowy element grywalizacji. No, co, co zrobiliśmy i jak to może też zainspirować Was przy prowadzeniu Waszych e-commerce czy Waszych marek skierowanych do klienta B2C? Dla osób, które są odpowiedzialne za pojawienie się ich firmy, ich marki na targach, na różnego rodzaju roadshowach, w takich miejscach, gdzie pojawia się firma i chce przyciągnąć na swoje stoisko, w swoje miejsce, w ten, w ten swój kącik jak najwięcej ludzi. I tutaj zrobienie tego w sposób bardziej aktywny może przynieść naprawdę ciekawe rezultaty, ale o tym za chwilkę. Tak, to też dla tej grupy może być inspirujące, jak również dla osób, które zlecają organizację eventów dla pracowników, które organizują takie eventy, takie spotkania dla, dla różnych grup pracowników, czy też są odpowiedzialne za działania employer brandingowe, czy, czy też dla CSR-owców może być również ten podcast inspirujący, ale również dla osób, które dla osób, które robią szkolenia i warsztaty. Tak. I tutaj naprawdę warto szeroko otworzyć uszy. Tak, bo też ciekawy case z tym związany się pojawi, więc jeśli jesteś jedną z tych osób, z tych grup, że tak powiem, które, że tak się wyrażę, wymieniliśmy lub też inną, która elementami gier, rywalizacji, gamingu, zaangażowania uczestników, takiej zdrowej rywalizacji się interesuje, to zapraszamy Cię do wysłuchania 24 odcinka podcastu Ecomon, którego tytuł brzmi... Grywalizacja w eventach, czyli jak sprawić, aby uczestnicy wydarzeń byli bardziej zadowoleni i aby im się bardziej chciało. No, i jeśli chcecie się posłuchać tego odcinka, to życzymy Ci bardzo miłego słuchania. Ponieważ ma być to odcinek o grywalizacji, to my też taki element grywalizacji na dzień dobry trochę wpleciemy. Otóż, w, jeśli słuchałeś naszych wcześniejszych odcinków, być może jest to pierwszy odcinek, to były takie odcinki, w których Element grywalizacji wpletliśmy. Pamiętasz, Kamila, co my takiego robiliśmy w tych odcinkach? W pewnej chwili przestaliśmy to robić, ale dzisiaj zróbmy to ponownie. Może powiedzmy, co się takiego w tych odcinkach działo. W niektórych z naszych odcinków pojawiało się coś takiego jak zaszyte między naszymi wypowiedziami, między naszymi słowami hasło, które trzeba było wyłapać. Nie było to jakieś bardzo trudne, żeby je wyłapać, ale trzeba było je wyłapać, zapamiętać i wysłać na podany na końcu odcinka adres mailowy, a trzy pierwsze osoby, które to zrobiły, dostawały taki bardzo przyjemny, te, które dostały, wiedzą, że był on przyjemny, taki bardzo przyjemny rabat na którąś z naszych usług. Dokładnie. I popatrzcie, w taki prosty sposób element grywalizacji nawet w podcaście można wpleść. To taka pierwsza inspiracja na dzień dobry i dzisiaj takie hasło się również pojawi. A dlaczego przestaliśmy to robić? Bo w tylu podcastach użyliśmy tego hasła, że, no, że tak się wyrażę, skontaktowało się z nami tyle firm, że w pewnej chwili trochę nie mieliśmy, że tak się wyrażę, może to dziwnie zabrzmi, możliwości obsłużyć więcej w pewnym momencie, którzy byli chętni, którzy nawet jak że tak się wyrażę, już to hasło było nieaktywne, bo inni je wykorzystali na jakąś usługę, czy konsultację, czy porady, czy na jakąś tam możliwość skorzystania z jakiegoś naszego wsparcia, to w pewnej chwili nam się że tak powiem trochę ten kanał możliwości zaczopował, ale dzisiaj się trochę odczopował, że tak się wyrażę, więc dlatego możemy takie hasło tutaj wpleść, czyli element grywalizacji również pojawi się w dzisiejszym podcaście, no bo jak jest o grywalizacji, to może taki element grywalizacji od razu wplećmy. Ale przechodząc, słuchajcie, do meritum, więc słuchajcie uważnie i życzymy Wam w takim razie, nadstawiajcie uszu, że tak powiem, słuchajcie... Geneza dzisiejszego odcinka, od, od której powinniśmy jakby zacząć, czy chcielibyśmy zacząć, to naszym zdaniem wszelkiego rodzaju formy zaangażowania uczestników eventów, klientów, kontrahentów, firm w relacje z naszą marką, z naszą firmą, wtedy kiedy ludzie muszą się jakoś wysilić, muszą się trochę postarać, powoduje, że oni są jacy zaangażowani. Oni są zaangażowani i zadowoleni. Dlatego, że człowiek ma coś takiego w naturze, że jak coś robi, to to tak produkuje u niego różne takie pozytywne hormony Dopamina, I on po prostu, endorfina. Dokładnie i on po prostu jest bardziej zadowolony, a jak jest bardziej zadowolony, no to ten ktoś, kto go do tego działania zachęcił, dużo lepiej mu się kojarzy i ma z nim dużo y, przyjemnych y, odczuć, że tak powiem związanych i myśli. Tak, pojawiają się po prostu pozytywne emocje. Jest to naszym zdaniem bardzo duży klucz do sukcesu, dlatego że te pozytywne emocje one powodują czy wzmacniają budowanie relacji. Bo jeśli dostajemy coś od kogoś po prostu za darmo, i ktoś nie musi się wysilić, nie musi się postarać, to po prostu najnormalniej w świecie mniej to szanuje. Nawet Ale może nawet nie mniej szanuje, tylko po prostu. Nie docenia mniej to w ogóle zapamiętuje, no bo coś się nagle pojawiło skądś, nie musiałem nic zrobić, żeby to mieć, a potem jest na zasadzie, o... Nie wiem, fajny kubek, ale nie pamiętam skąd go ma. Tak łatwo, łatwo przyszło, łatwo poszło. Natomiast jeśli my nadrukujemy w głowie uczestnika danego wydarzenia coś, co jest z tym skupkiem związane, albo coś, co jest związane z tym podcastem, także teraz wy natężacie y, uszu, kiedy się to pierwsza część, bo będą dwie części hasła pojawi, to powiedzmy z naszego doświadczenia wynika, że już w tym momencie uzyskujemy troszeczkę większą waszą uwagę i większe skupienie. Y tak naprawdę taki, już zostańmy teraz przy tym przykładzie, taki kubek, taki fajny kubek. Właśnie kawę może być no. świetnym narzędziem do marketingu szeptanego, bo wiesz, no, dostałeś kubek nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, no, nie zwrócisz na niego uwagi, nie pamiętasz skąd go masz, ale jeżeli musiałeś się troszeczkę postarać, zrobić coś ciekawego, żeby go dostać, to no, ktoś cię zapyta o kurczę, ale masz fajny kubek. A ty mu powiesz, słuchaj, ale co ja musiałem zrobić, żeby go wygrać? No właśnie. Pierwszy case, od którego chcieliśmy zacząć, bo to taki będzie bardzo caseowy odcinek, taki mocno mocno caseowy, bo będziemy wam podawali przykłady naszych case'ów tak naprawdę w większości przypadków. To jest event, który organizowaliśmy dla GS1 Polska, to jest event kod innowacji. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego, że jest to organizacja, która, którą każdy z nas wie, że, znaczy może mało kto wie, że ona istnieje. A każdy do... ma z nią kontakt codziennie. Dokładnie, dlatego, że no, GS1 to co to jest, Kamila, na przykład? Kody kreskowe? Eany, więc jakby no, jeśli kupujemy coś w sklepie, to każdy internetowym, to każdy produkt ma Ean, musi mieć. Jeśli kupujemy coś w sklepie i idziemy do Lidla, czy do pierdonki, to te pip przy kasie, no to jest Podkreskowy, czyli to jest GS1. I słuchajcie, GS1 jest takim fenomenem trochę, dlatego że my zorganizowaliśmy dla nich konkurs, w którym bardzo duże firmy typu Allegro, typu Carrefour, typu PGNG i inne różnego rodzaju, naprawdę Rabeny, Wspomniana już Biedronka. Dokładnie i tak dalej, i tak dalej, biorą udział w. Elemencie grywalizacji w konkursie, w którym zgłaszają swoje projekty na najlepsze wdrożenia standardów GS1 i czekają, słuchajcie, czy wygrają. I tak z roku na rok, bo my śledzimy to wydarzenie, dwa lata organizowaliśmy my, później była przerwa, w zeszłym roku było wydarzenie online. Tych zgłoszeń jest coraz więcej i te firmy są coraz większe. I teraz, słuchajcie, teraz bardzo ważna rzecz. Każdy by zapytał no ale po co one te? firmy te swoje wdrożenia czy te swoje projekty zgłaszają po to żeby wygrać. Po prostu one nie dostają tak naprawdę nic więcej oprócz bardzo ładnej statuetki tak uścisku dłoni. Dokładnie i słuchajcie i popatrzcie, jest też taki przykład firmy z branży piekarniczej, nie będziemy mówili jakiej to jest firma, która to jest bardzo ważne. Odróżniła się czy wyróżniła się na rynku tym, że dla firm tak naprawdę produkujących pieczywo, bułki, chleb, dla piekarzy, można powiedzieć tak naprawdę właścicieli piekarni zorganizowała również konkurs pewnego rodzaju, jak sobie gdzieś tam poszukacie w Google'ach to znajdziecie i oni w pewien sposób okazało się, że ten konkurs był na którym, że tak powiem, którego zwieńczeniem jest oficjalna gala z znowu z nagrodami i tak dalej i tak dalej. Okazało się, że to wydarzenie stało się wyróżnikiem tej marki na rynku i przyciągnęło nowych klientów, nowych kontrahentów, którzy tylko i wyłącznie po to, żeby wziąć w tym udział, żeby mieć szansę Otrzymać te nagrody po prostu stali się klientami tej firmy. Proste, proste. Czasami tak proste, że wydaje nam się za proste, więc tego po prostu nie robimy, bo jak przychodzimy do różnych firm i oni się pytają, no co zrobić, żeby pozyskać więcej klientów, żeby się wyróżnić, zaangażować i tak dalej, zróbcie dla nich konkurs, dla wdrożenia, na najlepszy projekt, nie wiem, z wykorzystaniem waszych produktów, y, jeśli to jest na przykład branża budowlana, czy jakiś usług, jeśli chodzi o wdrożenie IT, czy innych usług i tak dalej, to te firmy będą chciały w tym brać udział? Będą chciały. Jeśli zostanie to dobrze zrobione, to będą chciały i takich przykładów. Mamy naprawdę więcej. Kolejnym przykładem na wykorzystanie grywalizacji, czy też po prostu gry, są targi. Mieliśmy kiedyś taką, takiego klienta, który regularnie wystawiał się na targach takich motoryzacyjnych. I niespecjalnie cokolwiek im to przynosiło. Po prostu jeździli na te targi, mieli stoisko, ktoś tam do nich podchodził. No ale jak ich zapytaliśmy, no okej, okay, ale co wam to daje? Nie wiem, ile macie potem nowych klientów, czy jakaś większa rozpoznawalność marki, cokolwiek. No, w zasadzie to nie odczuwamy żadnej różnicy, no ale boimy się, co będzie, jak przestaniemy tam jeździć, więc jeździmy. Wszyscy jeżdżą, to my też. Rozdajemy te kubki, te smycze, tak, te długopisy darmowe, tam, żeby, żeby, żeby bardziej nas ludzie zapamiętywali, żeby, żeby się pokazać, że jesteśmy. No ale, mówimy, no ale po co tam chcecie być? Co miał być celem udziału waszego w tej akcji? No, no, my chcielibyśmy pozyskać trochę lidów, chcielibyśmy pozyskać kontakty do klientów, żeby móc z nimi się potem komunikować i nawiązać jakieś relacje. No ale tak, no, w zasadzie no to oni nie podchodzą do nas i nie, nie zostawiają na, nam tych namiarów do siebie. To, to taka sytuacja. Albo podchodzą i nie zostawiają wizytówek, bo nie mają żadnej motywacji. No bo nie mają żadnej motywacji. No i co my wymyśliliśmy? No i my zorganizowaliśmy taki konkursik, malutki. Taką grę. Taką grę. Słuchajcie, polegało to generalnie na tym, że ponieważ firma była z branży motoryzacyjnej, znaczy, może inaczej, współpracującej z branżą motoryzacyjną, może to jest dosyć istotne, bo akurat te targi, w których my braliśmy udział, dotyczyły właśnie tejże branży, ale brali też udział w innych... No to była że, firma IT. No, szeroko pojętej, można powiedzieć, tak, branża IT. I słuchajcie, wydarzyło się tam coś takiego, że my na ich stoisku postawiliśmy... Stare komputery, słuchajcie, tu niektórzy się uśmiechną. Ty wiecie, Commodore, Atari, tam jakieś Amigi i tak dalej, i tak dalej. Bo target, do którego celowaliśmy, to byli tacy panowie tam 30+, 40+, i tak dalej, i tak dalej. I cały dowcip po prostu polegał na tym, że trzeba było wziąć udział w jakiejś grze, po prostu zagrać, zdobyć jakiś tam dobry wynik, ale żeby móc usiąść przed tym komputerem, to trzeba było do takiej szklanej kuli wrzucić swoją wizytówkę i później pośród osób które zdobyły najlepsze wyniki w grach samochodowych właśnie na te stare komputery można było otrzymać słuchajcie wartościowe nagrody typu tam czytnik Kindle czy wtedy był iPad jakiś tablet tak taki droższy i słuchajcie wynik tej grywalizacji, tego działania, niby banalnego, tak na dobrą sprawę, przez nas przeprowadzonego, skończył się tym, że taką ilość lidów, taką ilość wizytówek do późniejszego kontaktu ich handlowców z tymi klientami, no oni nigdy nie, że tak się wyrażę, nie, nie mieli nigdy, jakby nie uzyskali. No ale najważniejsze było to, że ludzie z innych stoi, z innych firm przychodzili do nich, sprawdzić, dlaczego tam jest taki tłum, dlaczego tam jest tyle ludzi i co oni takiego zrobili. Nie zrobili nic wyjątkowego tak naprawdę, można powiedzieć, że tam stoi taka kolejka. Jaki był z tego zwrot inwestycji? Potężny. Czy było to jakoś specjalnie trudne? Nie. Pomysł jest wart dolara, a dopiero realizacja milion. Ja nie wiem, czy Ty pamiętasz, bo to już było kilka lat temu, ale oni tam zrobili jeszcze jedną fajną rzecz. My zorganizowaliśmy dla nich jeszcze coś w rodzaju takiego after party po tych targach, Aha. gdzie zazwyczaj oni coś tam próbowali, zaprosić ludzi na jakąś kolację, ale niespecjalnie ktokolwiek chciał w tym brać udział. A tutaj ta zabawa na tym stoisku z tymi grami była na tyle ciekawa i na tyle angażująca, że ci ludzie bardzo chętnie przyjęli zaproszenie na to, żeby później przyjść tam w wyznaczonych. Miejsce i jeszcze wieczorem razem spędzić czas, że to afterparty miało faktycznie całkiem, całkiem niezłą frekwencję i już tam zostały pierwsze relacje handlowców z tej firmy z potencjalnymi klientami nawiązane. Słuchajcie, bo był pretekst, były emocje i było zaangażowanie. Było o czym pogadać. Było o czym pogadać. Było też no, odróżnienie się od, od konkurencji, którzy po prostu stali i czekali, jak ktoś do nich podejście. No, ale to jest kwestia właśnie wcześniejszego zaprogramowania pod konkretny cel i efekt, który chce klient uzyskać. Taki przykład, oczywiście, mamy więcej, no ale ten myślę, że obrazuje też nasz potencjał, nasze możliwości, też nasze podejście do tego typu działań. Kolejny przykład y, jest już przykładem z takiego bardzo naszego podwórka, dlatego że jak wiecie lub nie wiecie, bo być może pierwszy raz słuchacie y, tego podcastu, my prowadzimy e-commerce, jest to wędkarski e-commerce. Jeszcze prowadzimy. Jeszcze prowadzimy, dlatego że już niedługo, ale, ale jeszcze Jeste, prowadzimy. Jesteśmy w procesie sprzedaży. Tak. Ale zanim pójdziemy dalej, to może pierwsza część hasła? Wyrewolwerowany. A co będzie dalej, to później. Za chwilę się dowiecie. Za jakiś czas słuchajcie uważnie. Wracając do naszego podwórka. Wracając do naszego podwórka. E-commerce. E-commerce to jest no taki rodzaj sklepu, który nie do końca ma możliwość takiej bezpośredniej interakcji z klientem. To nie jest sklep w centrum handlowym, gdzie klienci wchodzą, widzą się ze sprzedawcami, e, z kasierkami, tam z osobami pracującymi z w tym sklepie. Z ładnymi paniami w seforze, tam tak, podejdą, na przykład... napryskają ci perfumami na rękę, jak kupić tam perfumy dla żony, jak kupowała, Tak, na Albo na jak przykład. jesteś żoną, które podejdą i tam zrobią ci próbny makijaż, żebyś się zachęciła tutaj do tych kosmetyków, tylko sklep internetowy to jest taki sklep, który bardzo często no, ma ma problem z nawiązaniem jakichkolwiek relacji z klientami w sposób inny niż po prostu trzymając go ceną, stałym rabatem albo jakimś innym tego typu zabiegiem, który każe mu rezygnować z marży. Mhm. A my wpadliśmy na taki pomysł, jak zaangażować klientów i. Też ulojalnić ich w ten sposób, że będą jednak cały czas o tej naszej marce pamiętać, będą się czuć z nią związani, zupełnie, zupełnie inaczej. Dokładnie, ale do tego, żeby to zrobić, potrzebny był właśnie element grywalizacji. I teraz jak siedzicie gdzieś przed komputerami, albo macie w ręku, nie wiem, tablecik, telefon, macie taką możliwość, to wpiszcie sobie taki adres www.grubebranie.pl jeśli jesteś, że tak powiem, masz taką możliwość wpisania tego adresu słuchając tego podcastu, to super. No i teraz, a jeśli nie, to od razu tym, którzy nie mają takiej możliwości, bo na przykład jadą samochodem, to nie róbcie tego, nie wpisujcie tego adresu. Wyświetliła się tym osobom, które wpisały ten adres, strona internetowa, gdzie widać dużo różnego rodzaju wędkarzy z rybami. I teraz, ponieważ my prowadzimy e-commerce wędkarski. To pomysł, na który my wpadliśmy, to wyróżnienie się pośród różnego rodzaju sklepów wędkarskich, stworzeniem platformy grywalizacyjnej. I ta platforma grywalizacyjna jest, działa dosyć w prosty sposób. Otóż wędkarz idzie na rybę, i co wędkarz lubi zrobić, jak coś dużego złowi, Kamilo? Wędkarz robi zdjęcie, bo bo musi się pochwalić. Dokładnie. Najważniejsze jest pochwalić się i wędkarz natychmiast wysyła to zdjęcie do wszystkich swoich kumpli wędkarzy, którym w tym momencie tutaj skacze taki gul i którzy natychmiast biegną do piwnicy i zaczynają szykować swoje wędki. Tak, bo to ich motywuje do tego, żeby, że tak się wyrażę, też pojechać na ryby, bo tam Jurek, Czesiej, Grzesiek Tak, ja to, ja, ja to mam czasem w domu, tutaj Damian czasem przychodzi mi tak, zobacz, zobacz, Piotrek był na rybach, widziałaś? Ale się... <śmiech> <śmiech> widziałaś, widziałaś jaki on sonda czas Tak, i w tym momencie lecą leci burza i w tym momencie ja chociaż tam jest brzydka pogoda albo mi się nie chce to ja tam pakuję tam w piwnicy ten sprzęt jadę na ryby no bo Rodzi się we mnie jakiś element rywalizacji tam z kolegami, takiej zdrowej, oczywiście my się bardzo lubimy, szanujemy i nawet przyjaźnimy. Natomiast faktycznie tam witryna, czy też domena, czy też platforma grube Branie jest to, jest to miejsce, w którym wędkarze mogą się innym wędkarzom chwalić, i bardzo wielu z nich to robi. Oni to uwielbiają. Oni to uwielbiają. Chwalą się tymi swoimi zdobyczami, sandaczami. Szczupakami, boleniami, itd, i tak dalej ale co jest najważniejsze w tym wszystkim, że ta platforma daje możliwość również im wygrania nagrod. W zeszłym roku i w dwa lata temu, bo ta platforma działa dwa lata, były to karty podarunkowe. Do wykorzystania w naszym sklepie. Czyli po prostu dawaliśmy karty wirtualne na jakąś tam kwotę, która umożliwiła im po prostu kupienie tego, czego oni chcą. I słuchajcie, i naprawdę były miesiące, gdzie zdjęć pojawiały się setki, naprawdę setki, po to, żeby zdobyć kartę podarunkową na zakupy za 300 zł. Brzmi to śmiesznie, ale słuchajcie, to naprawdę działa. A w tym roku poszliśmy grubiej, bo jak grube branie, to poszliśmy grubiej. Trochę zmieniliśmy zasady, odświeżyliśmy stronę, odświeżyliśmy tak naprawdę maskę strony. Zmieniliśmy też trochę zasad, bo to już dwa lata działa i rozwija się bardzo dobrze. Zamiast kart podarunkowych prowadziliśmy. Nagrody rzeczowe. Tak i są to wędki, kołowrotki, konkretny sprzęt i testujemy tak naprawdę od tego roku jakby inną formę, dlatego że dostrzegliśmy, czy też robiąc taki PDCA, czyli jakby takie sprawdzenie jakby działania tego konkursu, doszliśmy do wniosku, że nagrody rzeczowe po prostu bardziej będą działać. A dlaczego będą bardziej działać? Dlatego, że pobudzają lepiej wyobraźnię, bo są, wędkarz, bardziej namacalne. Tak, są bardziej namacalne. Wędkarz widząc już taką wędkę na przykład, czy taki kołowrotek, on już sobie potrafi wyobrazić, jak to współgra z resztą jego sprzętu i z jego dłonią, która tak kręci tym kołowrotkiem. Tak. <laughs> Ty nic nie rozumiesz w ogóle. <laughs> ja, ja nic nie rozumiem, po prostu teraz... Gadam jakieś głupoty, bo w ogóle nie rozumiem, co, co wędkarza w tym kręci. No, kołowrotek, właśnie. Ale słuchajcie, tak zupełnie poważnie dostrzegliśmy na przykład, że nagrody rzeczowe, bardziej namacalne, one po prostu lepiej działają, bo są konkretniejsze. Konkretna wędka konkretnej firmy, konkretny kołowrotek, niż karta podarunkowa, za którą można sobie kupić coś. Czyli popatrzcie, też ta nagroda musi być bardziej konkretna ona musi być bardziej bym powiedział skonkretyzowana, konkretna, skonkretyzowana, nie wiem jeszcze jakich przymiotników tutaj użyć, namacalna, bardziej taka bym powiedział widoczna, bo karta podarunkowa to jest coś takiego, no coś sobie tam kupię, ale w przypadku konkretnej nagrody rodzi się po prostu pragnienie. Więc jakby strona grube branie, niech będzie dla Was jakby inspiracją, ale inspiracją też mogą być na przykład konkursy, które my organizujemy na z kolei już Facebooku naszym redpike'owym, tam mamy ponad 21 tysięcy fanów, więc to taki dosyć dojrzały i duży fanpage. Niedawno zrobiliśmy konkurs skierowany z kolei dla Rodziców dzieci, czy tak naprawdę dla dzieci, ale dla jakby komunikowaliśmy go dla, do rodziców. Dlaczego do rodziców? Dlatego, że po pierwsze zbliża się Dzień Dziecka. My mamy dosyć duży asortyment to jest taki nasz wyróżnik na rynku asortymentu wędkarskiego skierowanego dla dzieci. Dzień Dziecka no to są prezenty za chwilę pojawiają się wakacje no i po co zrobiliśmy ten konkurs? Konkurs, który zrobiliśmy dla dzieci, był po prostu konkursem plastycznym. Konkurs plastyczny, no wiadomo, to jest coś, co dzieci lubią. Dzieci lubią lepić, rzeźbić, malować, przyklejać sypywać wszystko brokatem, zwłaszcza brokatem. Zwłaszcza brokatem. <gry> Ale to tak? chyba wszyscy rodzice dzieci w wieku przedszkolnych wiedzą, jak ważny jest brokat. I to nie tylko u dziewczynek. Nie tylko. Ważne, że się sypie, świeci i oblepia wszystko dookoła, i wszyscy mamy tak samo wybrokatowane samochody na tylnym siedzeniu. Tak. E... Mamusiu, popatrz, co przyniosłam. I to te konkursy dla dzieci, bo to nie jest pierwszy konkurs dla dzieci, który my robiliśmy, one bardzo duże zaangażowanie wzbudzają, bardzo duże zainteresowanie i faktycznie, Praktycznie angażują się całe rodziny, oni się świetnie razem bawią, te dzieciaki tam malują te rybki, wyklejają i w ogóle naprawdę świetne rzeczy robią, czasem tak ładne, że my aż mamy problem z uwierzeniem, że te dzieciaki są aż tak zdolne, ale widać mimo wszystko, że zrobiły to dzieci, a nie rodzice. I y, to jest też takie dla nas też narzędzie, żeby się pokazać mamom tych dzieci, bo prawda jest taka, że zwykle te dzieci są koordynowane i potem te prace są fotografowane przez mamy i to mamy zamieszczają je na Facebooku, bo przy okazji te mamy, które nie są wędkarkami, one poznają nasz sklep i one potem przychodzą do nas kupić prezent dla swojego męża. Albo dla swoich dzieci na dzień dziecka, no bo może na przykład nie wygrają danej nagrody. No ale teraz popatrzcie, zapraszamy do odcinka, w którym mówimy o lejku sprzedażowym dla e-commerce. Dobrze przygotowana akcja konkurs, tak? Z Fajnymi nagrodami, nie jakimiś tam super drogimi, bo tak naprawdę nas nagrody kosztują nie wiem, niecały cały tysiąc złotych, tak naprawdę ich wartość taka rynkowa jest, czy nie jest to jakoś generalnie bardzo dużo. Dobrze przygotowany landing page. Jak sobie tam na naszego facebooka wejdziecie, to możecie sobie zobaczyć. Po prostu landing page, tak, konkursowe, na który kierujemy reklamę na facebooku skierowaną do Pań w odpowiednim wieku, z odpowiednimi zainteresowaniami, które mają dzieci w odpowiednim wieku. Te kilka tysięcy pań klika w tego linka. Kilkaset z nich bierze udział w konkursie, czyli angażujemy ich w ten konkurs. Część z nich nie bierze udziału w konkursie, ale klika. Później w tym lejku mamy w MOFU remarketing. Dokładnie. Wyświetlają im się reklamy w to Wszystkie, momencie. które kliknęły wpadają nam do remarketingu. Czyli do lejka, tak dalej. I my za chwilę tak naprawdę, ten konkurs przygotowaliśmy od kwietnia tam do któregoś 8 maja, jesteśmy przed Dniem Dziecka, za chwilę zaczniemy im wyświetlać reklamy związane ze sprzętem wędkarskim, prezentem na Dzień Dziecka. Proste, Proste, czyli popatrzcie, jak można wykorzystać element grywalizacji do tego, żeby do tego lejka ściągnąć odpowiednią ilość osób, konkretnych osób, które poprzez zaangażowanie jest szansa, że zostaną z nami na dłużej. A co ważne, trzy tygodnie po dniu dziecka jest Dzień Ojca, który tak się akurat składa, że jest hmm. również Dniem Wędkarza. Tak się akurat składa. Tak się akurat składa i te same panie zobaczą również reklamę, e, zobaczą posty na Facebooku tego, że my mamy naprawdę ciekawie przygotowany dział prezentów dla wędkarza. Czyli popatrzcie, poprzez prosty konkurs, e, który nas e, razem z promocją na Facebooku z nagrodami kosztował. Powiem to, słuchajcie, niecały 1500 zł plus nasza praca, mhm. naprawdę 1500 zł. Kierujemy, że tak powiem, przekaz do osób, z którymi pieczemy dwie pieczenia na jednym ogniu. Czyli najpierw kierujemy do nich przekaz związany z e, dniem dziecka, a później, że tak się wyrażę, te dzieci z tymi mamami mogą się odwdzięczyć swoim tatusiom, kupując sprzęt wędkarski na dzień taty. Tacyt! Wróćmy może też do inspiracji Damiana i Elizy związanej z tą nieszczęsną loterią do którego klienta zniechęciliśmy tak naprawdę dlaczego zniechęciliśmy co daliśmy im w alternatywie zamiast loterii co zaproponowaliśmy Kamilo podczas tego eventu który się odbędzie we wrześniu tego roku Zamiast loterii zaproponowaliśmy im zaangażowanie Zaproponowaliśmy im przygotowanie szereg różnych, różnych animacji, różnych gier, w które ich goście, pracownicy ze swoimi rodzinami będą mogli się zaangażować. Co ważne, w tym evencie weźmie udział sporo dzieci, i to dzieci w różnym wieku, od takich zupełnych maluszków po nastolatki. I bardzo ważne jest, żeby. Każda kategoria wiekowa tych dzieci miała coś w czym może wziąć udział. Szczególnie, szczególnie że dzieci często no, jeżeli nie dostaną nic co je zaangażuje, no to po prostu przyjdą na ten event. Te mniejsze poskaczą sobie gdzieś tam po jakiejś trampolinie, a te starsze po prostu siądą, wyciągną telefony i będą się w nie gapić i pytać kiedy wracamy do domu, bo mówiłem się z kumplem albo czy już mogę wracać? Tak, czy ja już mogę iść? A tutaj zależy nam na tym i klientowi zależy na tym, żeby te dzieciaki też zaangażować, żeby one, mając świadomość, że mogą coś wygrać, że mogą wygrać tak naprawdę sławę i chwałę, w niektórych momentach niekoniecznie nagrody rzeczowe, to y, będą bardziej zaangażowane i też będą się z tego cieszyć i dadzą trochę wytchnienia swoim rodzicom, y, oszczędzając im dźwięku marudzenia i mówienia, kiedy wracamy do domu. No tak, ale jak to zrobić w praktyce? Słuchajcie, no, tak na dobrą sprawę, można to zrobić w bardzo prosty sposób. Bardzo wiele eventów różnego rodzaju I to nie musi być nomen, omen, nie wiem, Piknik rodzinny, bo my akurat takich pikników nie robimy, ale event jest on akurat związany z jubileuszem firmy, w których właśnie też będą brali udział pracownicy z dziećmi, tak jak Kamila powiedziałaś. No, on zazwyczaj ma różnego rodzaju animacje. Cała sztuka polega na tym, żeby je w ten sposób przygotować, aby przy okazji tej animacji był jakiś element, no, właśnie rywalizacji, jakiegoś konkursu. Czyli podajmy dwa przykłady. Jeśli robimy stanowisko plastyczne, to bardzo ważne jest to, żeby na tym stanowisku plastycznym w różnych grupach biegowych nie tylko dzieci malowały. Coś, wyklejały, tam rzucały mnóstwo tego brokatu na te kartki i tak dalej, żeby to się sypało, ale żeby one brały udział w konkursie. I to jest bardzo ważne, że to jest, że tak powiem, są zajęcia plastyczne czy animacje plastyczne połączone z konkursem. I one muszą od samego początku widzieć, że ten konkurs jest. jest, że można coś wygrać i co można wygrać. To jest bardzo ważne, tak? Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, drugi przykład. Załóżmy, że robimy Warsztaty kulinarne. Nam no, z jakimś znanym kucharzem typu Karol Krasa. Karolu pozdrawiamy, bo znamy się, czy też z jakimś innym znanym kucharzem. Może to być na przykład pan Kucharski, też się znamy, na przykład Kucharze Kucharski, no właśnie, z Wrocławia też pozdrawiamy. Natomiast na czym ten cały dowcip polega, jeśli na przykład. Organizujemy taki event, który jest, na którym się pojawiają animacje związane z warsztatami gotowania, to na przykład też również tam się, powinien się powiedzieć konkurs, czy na przykład jest to rodzinne gotowanie. Robimy wspólnie, nie wiem, sałatkę, pieczemy ciasto, może ciasto to może trochę trudno na evencie, ale jakąś sałatkę, czy nie wiem, jakiś deser, czy cokolwiek innego, ale również on przez tego znanego kucharza jest nagradzany, więc znowu możemy coś wygrać. I tak słuchajcie. To robi nam się tak naprawdę taki samograj, czyli praktycznie przez cały taki event możemy mieć wiele różnego rodzaju animacji, tylko że one muszą być w ten sposób przygotowane, żeby ten konkurs można było w jakikolwiek sposób no, przy okazji do tylko dokleić. Bo jeśli większość eventów odbywa się w ten sposób, że jest to malowanie buziek albo skakanie na trampolinie, albo są różnego rodzaju animacje, które są bierne, tak, które one tak naprawdę no tam no, nie ma jak tego konkursu zrobić w tym momencie. No to mamy w tym momencie tak zwaną że tak powiem aktywność bierną, czyli bierzemy w czymś Nie zrobimy konkursu na kto dał sobie najładniej pomalować wuja. No właśnie, albo nie damy zrobimy konkurs na to kto nie wiem skoczył, że tak powiem, najładniej na trampolinie, no bo nie da się tego zrobić po prostu, tak? Więc na etapie planowania eventu, jeśli chcemy elementy grywalizacji wpleść Musimy te animacje w ten sposób przygotować, ten scenariusz w ten sposób przygotować, aby wszystkie. My jesteśmy zwolennikami, żeby wszystkie animacje, podkreślam, wszystkie były zrobione w ten sposób, żeby przy każdym można było zrobić jakiś konkurs, żeby był pretekst do tego, żeby dać komuś za coś nagrodę. Jeśli to jest konkurs, jeśli to jest animacja pod tytułem siedzę i patrzę albo biorę w czymś udział i w sumie to nie wiem po co, według nas, żeby było to jasne, według nas szkoda na to czasu i pieniędzy, dlatego że no, nie mamy tutaj zaangażowania, nie mamy emocji. Bardzo ciekawe jest wykorzystanie gier podczas szkoleń. Aha. My niedawno wzięliśmy udział w takim pokazowym, pokazowym, pilotażowym. Wydaniu gry, że się tak wyrażę. Firma, która tą grę przygotowuje, firma coachingowo-szkoleniowa. Wojtku Pozdrawiamy. Tak, Wojtku Pozdrawiamy. To jest akurat nasz znajomy, z którym my już wielokrotnie współpracowaliśmy przy różnych projektach. Tak, stary koniec się znamy. Bardzo długo się znamy. Natomiast wzięliśmy udział w takiej pilotażowej grze, która z założenia miała być grą uczącą sztuki negocjacji. Natomiast już w trakcie tego pilotażu bo tam osoby inne, które brały udział, to też były osoby, że się tak wyrażę, z branży. Okazało się, że tą grę można wykorzystać naprawdę na wiele różnych sposobów, i w zależności od tego, jak się delikatnie poprzestawia pewne rzeczy, wydłuży, nie wiem, przerwy, przemodeluje pytanie, na które grupa musi odpowiedzieć, czy też uczestnicy gry muszą odpowiedzieć, można w ramach różnych zespołów z różnymi potrzebami, z różnymi wyzwaniami czy problemami bardzo bardzo szeroko tą grę wykorzystać. Można ją wykorzystać w szkoleniach, można wykorzystać w warsztatach, można wykorzystać przy budowaniu zespołów, przy realizacji pewnych celów, w których chcemy właśnie czegoś zespół nauczyć, zintegrować. My akurat za niedługo, bo za trzy tygodnie wykorzystujemy tą grę podczas wydarzenia warsztatowo-szkoleniowego, gdzie mamy dwa dni pracy z trenerem, z dosyć znanym trenerem, bo z Pawłem Motylem, także pozdrawiamy również Pawle, serdecznie cieszymy się na współpracę. Natomiast zwieńczeniem, czy też takim przerywnikiem wieczornym, integracyjnym, który jest bardzo Mocno ściśle powiązane z tematem, o którym będziemy rozmawiali podczas tych warsztatów, który interesuje naszego klienta. Będziemy mówili o tym, jak zmienić firmę reaktywną na proaktywną. Tą grę wykorzystujemy właśnie do tego. Aby w praktyce, ale w formie grywalizacji, w formie zabawy, współrywalizacji zespołów, które biorą udział w tych dwudniowych warsztatach, właśnie z Pawłem Motylem, wpleść takie elementy, właśnie związane z tym tematem, w formie gry. I teraz gra jest na tyle modyfikowalna i na tyle elastyczna, że biorąc pod uwagę efekt, cel, informacje, które chcemy tam przemycić, możemy ją właśnie dopasować do, do tego celu i uczestniczy świetnie się bawiąc, współpracując często ze sobą w zespołach, ale też rywalizując ze sobą, wykorzystując pewne informacje, umiejętności i wiedzę zdobytą podczas warsztatów z Pawem motylom, będą mogli to zastosować w praktyce w formie właśnie tej gry wieczornej. Ta gra jest też świetnym sposobem na to, żeby w takich... Może nienaturalnych, bo jednak są troszeczkę wyinscenizowane, ale w takich warunkach spontanicznych, o może tak to nazwę, poobserwować trochę uczestników i wyłapać u nich pewne kompetencje, z którymi być może na co dzień nie mają możliwości pokazać się w tym, co robią na co dzień w, w swojej firmie. A tutaj bardzo, bardzo tak. Płynnie i bardzo namacalnie możemy zobaczyć, że ktoś na przykład ma zdolności przywódcze, że ktoś na przykład e, potrafi być takim analitykiem siedzącym obok e, reprezentanta danej grupy i bardzo szybko przetwarzającym dane i wspomagającym proces negocjacyjny na przykład. No różne, różne rzeczy nam wychodziły, mimo tego, że kiedy my braliśmy udział w tej grze, to i to my i inni ludzie, którzy brali tam grę, myśmy się nie znali nawzajem. To były takie, e, my byliśmy w grupach z ludźmi, których poznaliśmy 5 minut wcześniej. Dokładnie. Więc słuchajcie, jakby też podczas szkoleń, warsztatów, elementy grywalizacji można wpleść. Warto to robić. Naszym zdaniem, my zazwyczaj zawsze namawiamy klienta, jeśli robimy tego typu elementy, aby grywalizacja się pojawiła. Najczęściej się pojawia, a też z naszego doświadczenia wynika, że wtedy, kiedy się pojawia jest ciekawiej, bardziej angażująco, i tego typu wydarzenia nie dość, że zapamiętują uczestnicy znacznie bardziej niż te, w których takich elementów nie ma to poprzez właśnie emocje, poprzez zaangażowanie, poprzez te doświadczanie różnego rodzaju wiedzy, wartości, one po prostu lepiej działają i bardziej zapamiętują, bardziej zachodzą w pamięć tych uczestników, przez to po prostu no, zwrot inwestycji z tych działań po prostu jest zdecydowanie większy niż gdy tych elementów grywalizacji nie ma. I to mi się wydaje jest bardzo istotne i taka informacja, czy też przekaz dla osób, które organizują różnego rodzaju warsztaty, szkolenia jako zleceniodawcy w firmach, czyli na przykład dla waszego działu handlowego, dla waszych pracowników, że warto jest tak zaplanować to wydarzenie, aby zmaksymalizować ilość elementów grywalizacji podczas tego, tego spotkania. Po prostu przyniesie to Wam większy efekt z inwestycji, lepiej wydacie po prostu na to pieniądze. Takim ostatnim elementem, o którym chcemy Wam opowiedzieć, ale ostatnim to nie znaczy, że najmniej ważnym, wręcz przeciwnie, są gry fabularne czy też gry miejskie. Wielu z Was słyszało o tym, myślę, że wielu z Was też brało w tym udział, dlatego że w tej chwili jest to rodzaj dosyć popularnej rozrywki. Natomiast kiedy my zaczęliśmy to narzędzie wykorzystywać w 2010 roku, to to, to tak naprawdę w Polsce dopiero raczkowało. Nie było to taką popularną e, zabawą wykorzystywaną przez różne miasta czy organizowaną podczas eventów. Podczas eventów, ale też teraz tak naprawdę to jest mocno wykorzystywane gdzieś tam prywatnie w różnego rodzaju escape roomach i alternatywnych sposobach zwiedzania miasta i tak dalej. Natomiast e, gra fabularna może być wykorzystywana na evencie, na szkoleniu do budowania takiej naprawdę głębokiej relacji z uczestnikami. Ona, żeby Spełniła tą rolę, żeby nie była tylko rozrywką, to ona musi być bardzo mocno powiązana ze strategią firmy, bardzo mocno musi być powiązana z celami, efektami, które dana firma, która jest zleceniodawcą, organizatorem tej gry, chce osiągnąć poprzez organizowane wydarzenie, dlatego że gra pozwala w taki bardzo naturalny sposób wpleść przeróżne informacje, przeróżne sygnały, które chcemy przekazać odbiorcom, uczestnikom, tak żeby oni tak jakby mimochodem, przy okazji, dobrze się bawiąc, zakodowali to sobie w swojej podświadomości, że no, pewne rzeczy się dzieją. Ja tutaj tak specjalnie, teraz tak enigmatycznie powiedziałam, bo to w jaki sposób można wykorzystać grę tak konkretnie, to chcemy Wam podać na kilku kejsach. Tak, ale zanim podamy na kilku kejsach, to może podamy drugą część hasła. Co z tym hasłem należy zrobić, powiemy Wam na końcu odcinka, a druga część hasła brzmi. Kaloryfer. Tak, no i mamy tutaj, słuchajcie, element grywalizacji wpleciony również w podcast. Popatrzcie, ile fajnych przykładów Wam dzisiaj e, na grywalizację, na elementy grywalizacji e, i wykorzystanie tego e, podajemy. Pawletkaczyku. jeszcze raz dziękujemy za Twoją książkę inspiracji. Ale przechodząc do meritum, słuchajcie, tak coś jeszcze, Kamila, chciałaś powiedzieć? Nie, po prostu chciałam zrobić wstęp i dlatego tak tutaj do ciebie macham. Dobrze, no to jak zrobiłaś wstęp, słuchajcie, no to przechodząc do mylicą. Słuchajcie, wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład robimy event, który polega CSR-owe, bo miał być też tutaj case dla CSR-owców yy, dotyczący na przykład sadzenia drzew. Tak, są takie modne, wielokrotnie były wykorzystywane takie, słyszeliśmy o takich eventach, teraz przygotowujemy taki event, gdzie zwieńczeniem tego wydarzenia będą sadzone drzewa. No i teraz słuchajcie, drzewa można po prostu posadzić, tak, w jakimś skwerku, w parku, w jakimś lesie. No, róż, różne są przykłady, różne są sytuacje, gdzie można te drzewa gdzieś tam sadzić i firmy sadzą, ale można też drzewa posadzić w formie, takiej, że najpierw, zanim my dojdziemy do miejsca, gdzie te drzewa będziemy sadzić, że my w ogóle się dowiemy o tym, że te drzewa będziemy sadzić, że że tak się wrażę, zdobędziemy narzędzia za pomocą których te drzewa będziemy sadzić, zanim zdobędziemy te drzewa, które posadzimy, to musimy w formie gry, która odbywa się na przykład w jakiejś przestrzeni miejskiej, musimy zdobyć Różnego rodzaju można być atrybuty, różnego rodzaju suweniry, różnego rodzaju narzędzia, pomagając różnego rodzaju bohaterom, z którym musimy porozmawiać i dowiedzieć się o różnych informacjach, na przykład związanych z firmą, która zleciła sadzenie tych drzew, albo która jest organizatorem tego wydarzenia, musimy wykonać pewne zadania, w których dowiadujemy się coś o tej firmie. Albo w której musimy tym bohaterom pomóc w czymś, wykorzystując wiedzę o tej firmie, którą posiadamy. Czyli popatrzcie, ile różnych rzeczy, elementów związanych z budowaniem relacji, celowości, efektów powiązanych ze strategią firmy podczas tego, takiego eventu, takiego, takiej gry, można wpleść. Enigmatycznie trochę pokazujemy, tak, żeby tym uczestnikom zakotwiczyć, czy też nadrukować, że tak powiem, i w ich głowach pewien przekaz, pewną myśl, pewną wizję, pewne emocje związane właśnie z, z tą marką, która jest zleceniodawcą tego, tego eventu. Kolejny element to jest na przykład zwiedzanie. Miasta. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że też taki case z naszego podwórka przyjeżdża do Wrocławia, tak powiem, zarząd, centrala firmy z zagranicy, żeby zwiedzić tutaj siedzibę, oddział, spotkać się z przedstawicielami tej firmy w Polsce. No i przyjeżdża przynajmniej 10 osób tak, jakiś tam prezes, dyrektor, jeden, drugi tam członek zarządu, jakaś tam inna firma, z jakiejś tam, jakaś tam osoba z innej firmy, z jakiegoś oddziału, no i oni przyjeżdżają do Wrocławia. No i można ich po prostu zaprosić na kolację, tak czyli tam pierwszy odwiedzili firmę, tam spotkali się jakieś tam narady, obrady i, i tak dalej. I można je po prostu zaprosić na kolację na spacer po Wrocławiu, ale można też zabrać ich w ekscytującą. Podróż opartą o wątki sensacyjno-kryminalne po Wrocławiu, gdzie oni muszą wykonać znowu mnóstwo różnego rodzaju zadań, spotkać wiele bohaterów, dostać się do wielu miejsc, o których nie wiedzieli, lub też do których normalnie dostać się nie można, po to, żeby zdobyć pewne informacje i złożyć z całej układanki, mapy, że tak się wyrażę, pewną informację, pewien szyfr, pewną wskazówkę, która pomoże im dowiedzieć się, czy dotrzeć do miejsca, którego zwieńczeniem będzie właśnie ta kolacja, czyli ta kolacja i ta, te emocje wspólnie przeżyte z tymi osobami tutaj z Polski mogą być zwieńczeniem tego eventu i znowu mamy tu elementy grywalizacji, no po prostu jak tej informacji nie zdobędą, no to nie zjedzą kolacji, więc motyw jest wysoka. Tak. Przy okazji się świetnie bawią. Tak. Yy, tak, ale słuchaj, ty tu mówisz o przestrzeni miejskiej. Padło hasło gra miejska, bo to tak się, tak się potocznie często nazywa. Tak się przyjęło. Tak, tak się przyjęło, natomiast yy, te gry, one mogą być przeniesione tak naprawdę wszędzie. Na przykład w jakieś bagniste tereny albo gdzieś wysoko, wysoko w góry. Tak. I myślę, że tutaj mógłbyś opowiedzieć o dwóch fajnych wydarzeniach. Tak, to znaczy, jak odszukacie, dobrze w naszych odcinkach podawaliśmy przykłady dwóch eventów, które organizowaliśmy dla dwóch naszych klientów, gdzie elementy gry, grywalizacji były również wykorzystane, czy trzech tak naprawdę. To była Skanska, to był T-Systems i to był Daisman. Poszukajcie dobrze w naszych podcastach, tam są właśnie te case'y bardzo dobrze opisane, A tak krótko i na temat, żeby spuentować w każdym z tych y, wydarzeń. Celem firmy było, w, jak to mówię, zakodowanie, nadrukowanie pewnych informacji bardzo istotnych związanych z funkcjonowaniem firmy, ze strategią firmy, z pewnymi elementami, które dotyczą pracowników, którzy brali udział w tym wydarzeniu, które wpletliśmy właśnie w grę kilkugodzinną grę z w każdym przypadku stworzonym na potrzeby tego wydarzenia scenariuszem, nad którym pracowaliśmy za każdym razem. Grube tygodnie, tak naprawdę. Po co? No właśnie po to, żeby w trakcie tego wydarzenia, poprzez emocje, poprzez doświadczenie, poprzez współpracę uczestnicy tego wydarzenia dowiedzieli się, zapamiętali i przekazali później dalej lub też po prostu zakodowali w swoich głowach pewne istotne elementy związane właśnie w przypadku te system. Było to z rozwiązaniami, z produktami, z usługami, które ta firma świadczyła, bo to był event kierowany do ich klientów, kontrahentów B2B. W przypadku Daismana były to informacje związane ze strategią firmy, rozwojem firmy, które były przekazywane pracownikom centrali firmy Daisman we Wrocławiu, którzy brali udział w tym wydarzeniu. A w przypadku Skanska były to wartości firmy związane z bezpieczeństwem, z, ze współpracą, z ekologią, z ochroną środowiska, które również były bardzo istotne dla firmy i zostały zakomunikowane poprzez różnego rodzaju zadania, różnego rodzaju questy, różnego rodzaju, że tak powiem, elementy związane z grywalizacją w trakcie tych spotkań. I w każdym przypadku. Ci uczestnicy, co było wspólne. Świetnie się bawili. W każdym przypadku pojawiły się gigantyczne emocje. Słuchajcie, no, latanie na linie zawieszonej pod śmigłowcem w górach, czy też jeżdżenie wozem pancernym Volvo, który został specjalnie sprowadzony na wydarzenie. Czy, że tak się wyrażę, pogoń po hotelu Kliczków, zamku Kliczków na Dolnym Śląsku za złodziejem, który ukradł plany rozwoju firmy z pokoju prezesa. Jakby w nocy. No to są emocje, słuchajcie, które zapamiętuje się do końca życia, co więcej o nich się później opowiada innym, rozmawia się o tym, o tym innym, czym się wziął udział, w czym się doświadczyło. Jest to wzmocnione właśnie tym pokładem pozytywnych emocji, e, zdjęciami, filmami, tym storytellingiem, który znowu Pawle pozdrawiamy, który później wykorzystujemy również w komunikacji po wydarzeniu. I to wszystko, to wszystko jest wzmacniane poprzez właśnie elementy grywalizacji, które w umiejętny sposób można zaplanować i wdrożyć właśnie podczas tego typu wydarzeń. Warto jeszcze wspomnieć o przykładzie wykorzystania gry w employer brandingu, no. czyli w budowaniu takiego pozytywnego wizerunku pracodawcy na danym rynku. Robiliśmy kiedyś bardzo ciekawą akcję dla klienta z branży IT, dla jednej z bardzo wielu firm IT we Wrocławiu, gdzie wiadomo, że ta rywalizacja między firmami o pracowników jest tutaj bardzo duża. E, gdzie i, nie jest? Tak. To. I ta firma była w takim momencie, że oni Potrzebowali zatrudnić więcej ludzi, potrzebowali tych ludzi do siebie ściągnąć, ale też, żeby to zrobić, żeby mieć na to przestrzeń, musieli zmienić siedzibę. Musieli przenieść się w nowe miejsce, bo tam, gdzie byli, było po prostu za ciasno, żeby kolejne osoby tam. Standardy też były już stare. Tak, i... a poza tym no, więcej ludzi by się tam już nie zmieściło. I oni mieli bardzo dokładnie zaplanowane tak zwane przenosiny, gdzie pracownicy wiedzieli, że zmieniają siedzibę. Wiedzą, wiedzieli, że idą do nowego biura o dużo wyższym standardzie. O dużo wyższym standardzie. Natomiast nie wiedzieli tak naprawdę nic poza tym. Oni nie wiedzieli gdzie to biuro będzie, oni nie wiedzieli które to będzie, nie widzieli go wcześniej, nie widzieli żadnych zdjęć, żadnych materiałów. To wszystko było bardzo mocno trzymane w tajemnicy. Znali okolice, mniej więcej, że to tam są okolice dworca głównego we Wrocławiu. Tak, ale tak? nie to, wiedzieli nic tyle. więcej. I ostatniego dnia pobytu w starej siedzibie, oni mieli za zadanie spakować swoje stanowiska pracy, tam w kartony, swoje rzeczy i oddać to panom w ciężarówce. I następnego dnia rano przyszli, dostali mapy, i z tymi mapami musieli wyruszyć w drogę do nowej siedziby. Tak, i to znowu była gra, bo znowu podczas tej drogi oni spotkali różnych, różne osoby, różnych bohaterów. Że, żeby było, ym, znaczy, bardzo istotne jest to, że ta gra była wyjątkowo emocjonująca. Tak, tam pojawiła się. Ona była taka mocna. Tam była taka mocna, słuchajcie. Tam, ta się, tam się działy takie grube rzeczy, że ludzie później kilka tygodni później jak przyjeżdżaliśmy do, do tej firmy, jeszcze tam załatwiając pewne rzeczy, tam rozliczając się, podsumowując, to tam byliśmy zaczepiani na korytarzu, o, ale tam w tym miejscu jednym co byliśmy, to było tam ojejku, do końca życia tego nie, za, za, nie zapomnimy. To takie rzeczy się działy. Więc e, ale to wszystko jest kwestia właśnie scenariusza, Aktorów, dopasowania tego wszystkiego, no, przez to się tworzy właśnie takie wyjątkowe emocje, które pozostają do końca życia. Tych emocji potrzebujemy ludzie. No, potrzeb przepraszam, że ci jeszcze przerwę. przerwę. Tutaj te emocje były na tyle silne i to, co się działo, było na tyle intensywne i na tyle zaskakujące, że faktycznie ci ludzie, którzy wzięli w tym udział, oni rozmawiali o tym tygodniami, ale nie tylko ze sobą. Oni opowiadali o tym na prawo i lewo. Chwalili się wszędzie zdjęciami z tego, bo, bo było co fotografować. O, I... Chociaż działo się to we Wrocławiu, to jest ciekawe. Tak, i, a, chociaż działo się to we Wrocławiu, i tak jakby. Ich pracodawca, nasz zleceniodawca no osiągnął tutaj ten cel wzbudzenia zainteresowania u swoich potencjalnych pracowników, którzy w tej chwili są w innych firmach, że kurczę, może warto zainteresować się tą firmą. Nie słyszeliśmy o niej wcześniej, ale może warto się nią zainteresować, bo fajne rzeczy robią i tam ci ich pracownicy mają ciekawe życie. Wyjątkowe, tak? Więc jakby popatrzcie też, że w w kontekście y, takich działań employer brandingowych, organizacji eventów i tak dalej. Można pójść na kręgle, można pójść na piwo, można pójść do kina, można pójść tam nie wiem do parku linowego. Y, można pójść nawet do Escape Roomu, gdzie mamy wyświechtany, powtarzalny scenariusz, gdzie tam pewnie jakieś emocje przeżyjemy, ale naszym zdaniem dopiero powiązanie tego z ze strategią firmy, z celami, które firma chce osiągnąć, może przynieść podwojony, potrojony, dziesięciokrotniony efekt, że tak się wyrażę, wydania tych pieniędzy, ale wymaga to szczegółowego zaplanowania na samym początku organizacji tegoż wydarzenia. I już kończąc ten dzisiejszy odcinek podcastu 24, o którym rozmawialiśmy o grywalizacji w eventach, ale także, jak widzicie, również w budowaniu relacji pomiędzy waszą marką B2B, B2C, z waszymi klientami, kontrahentami. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla was bardzo mięsny. Jeśli jest to dla was inspirujące i w działaniach, które organizujecie, czy które planujecie, no, że tak powiem, szukacie takiej pomocy i takiego wsparcia, zgłoście się do nas. Te wszystkie case'y, które wam Opowiadaliśmy, to są wszystko nasze case, to jest bardzo ważne, te wszystkie rzeczy, o których Wam mówiliśmy. Te śmigłowce, te gry, te emocje, te, te bagna, te, te przenośne, te, te wszystkie rzeczy to są rzeczy, które my już robiliśmy i zrobiliśmy. Możemy również zrobić dla Was, jeśli oczywiście macie taką ochotę, a jeśli chcielibyście dodatkowo jeszcze otrzymać od nas taki specjalny bonus na na przykład warsztaty startowe przed zorganizowaniem takiego projektu i chcielibyście wykorzystać hasło, które wysłuchaliście w dzisiejszym odcinku, to adres mailowy, na który należy je wysłać to konsultacje małpa.stereomatic.pl Dokładnie. A jeśli, że tak się wyrażę, macie jakiekolwiek pytania, to adresy mailowe do nas znajdziecie również na naszej stronie, ale też je podamy dla ułatwienia. Kamila małpa.stereomatic.pl lub Damian małpa.stereomatic.pl tak, no chociaż małpami nie jesteśmy, to faktycznie małpy się w adresach pojawiają u, chyba u każdego. Słuchajcie, no to cóż, to za dzisiejszy odcinek bardzo wam serdecznie dziękujemy. Życzymy wam emocjonującego tygodnia, spokojnego, dużo też, że tak powiem, zdrowia i pogody w duchu i na niebie. A, że tak powiem, zapraszamy was też w kolejną środę o 8.30, bo zawsze się nasz podcast pojawia na kolejny 25. O, to taki jubileusz mały, takie ćwierćwiecze nam się podcastowe ćwierć <laughs> Świerćpodkaść. Świet podcaście nam się zrobi. O czym będziemy mówili, to jeszcze nie wiemy, chociaż ja już mam pewien pomysł, ale dzisiaj go generalnie nie zdradzę. Życzymy Wam w takim razie udanego tygodnia i na koniec jeszcze raz prosimy Was o co? Na koniec jeszcze was poprosimy o zasubskrybowanie naszego podcastu. Jeśli tego nie zrobiliście, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, na Spotify, na YouTubie, gdziekolwiek go słuchacie, kliknijcie subskrybuj. I z góry dziękuję. I z góry dziękuję. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Dzięki, cześć. Cześć.